tak jakby od momentu tam w Korinis i zapomniałem właśnie Gorna uwolnić. No dobra, pójdziemy go uwolnić za chwilę. Teraz to tylko prosta droga, tak? Okej. No to teraz co zapiszę, może lepiej będzie najpierw się co zapisać. Łykniem se i w nogi! Okej. O kuźwa. Please staram, please. To już tu? Nie jeszcze. Jeszcze kawałek. Jeden mnie strzelił. Jest taran. Okej, okay, jest sweet. Orkowie są głupi, nie umieją używać tarana. Okej, okay, teraz wio. Do Garonda, a jak żeby inaczej? Kobica normalnie. Rozmawiałem z Fayetem. Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli dwie skrzynie rudy. Dwie skrzynie? Ja potrzebuję 200 skrzyń! Mam ci też przekazać, że potrzebuję dodatkowych ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy! Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska! To byli dobrzy ludzie. Niech Inos ulituje się nad ich duszami. Rozmawiałem z Markosem. I jakie wieści? Ile rudy zdołali wydobyć? 4 skrzynie. Markos opuścił już miejsce wydobycia, by przenieść rudę w bezpieczne miejsce. Teraz strzeże jej w małej dolinie za liniami orków. Prosi o posiłki. Tylko 4 skrzynie? I opuścił już kopalnię? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mam mu wysłać dodatkowych ludzi? Trudno. 2 będzie musiało mu wystarczyć. Niech to diabli! Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Co z listem do Lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy, a straciliśmy 2 razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. Co z moją zapłatą? A tak, prawda. Jestem ci winien trochę złota. Oto twoja nagroda. Okej. Okay. No to właśnie idziemy uwolnić Gorna. Szpidem, już nocka zapada. To przecież nic nowego. Powiedziałem dokładnie to samo. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Było dokładnie tak, jak... Uwolnij Gorna. To rozkaz kapitana Garonda. To już słuchaliśmy. Już przekazano mi... To już tak szybko. Trudno mi w to uwierzyć. Nic się nie... Cześć, Gorn. Dość. Okej, no to najpierw my pójdziemy się przespać. Aha! To bieganie, z tym bieganiem to trochę chyba przesadziliśmy. Ale niedługo się skończy, więc luz. Luz, luz. Właściwie może być... Niu. I do łóżka. Spać nie robię.
Dobra, oj, dalej speed. Idziemy do Tangorna, Miltena i innych tych ciulików leśnych. Nie wiem, czy tu można są. Być tego pewnym. No i to, co słyszeliśmy. Słuchaj, dość. Okej. Okay. To my też możemy już wracać. Co zapiszemy nie wiem, tu? Ty mi powiedz. Że nie było, w razie czego jakby nam grę skraszował czy coś. Co? Strach skąd? Aha, już wiem skąd. W końcu to była jego decyzja. No dobra, nie pamiętam. Ale wiem, że takie coś zdobywaliśmy. Chyba. No skąd ja bym mógł mieć strach? Powinien być mądrzejszy. Właśnie, po co mi runa, jak nie mamy? No dobra, nieważne. Nie będę się tłumaczył, bo tłumaczenie, jakby tak powiedzieć, sprawia, że jest się winnym. Ja nie jestem winny. 2 punkty, widzicie, 90 punktów siły. I niedługo next level. Oj tam. No ja tylko mogę mieć oj tam, a to taki szczegół. I wracamy do naszej kochanej doliny bezpiecznej, bez orków, bez smoków, bez... Rozdział trzeci, oko i nosa. Wow, szefie. O, dobra, już. Luzik. No dobra. Wracamy. Niczego tu nie znajdę. A jak wiecie, dobrze, albo niedobrze. Jezus Maria! A mi się biurko sypie. Zepsułem. Zepsułem miejsce na klawiaturę. Oj tam. To się naprawi. Bo biurko i tak się rozpada, trzeba wymienić. Ale to szczegół. No dobra, co wam by to powiedzieć jeszcze? Rozpoczynam rozdział trzeci, tak, to jest prawda. A jak to w rozdziale trzecim pisał oko i nosa, to wreszcie być może dostaniemy nasze ukochane oko i nosa. Ha! Dobra, ja sobie tu zapiszę, bo tu nie będzie miło. Tu będzie wręcz machrocznie. Widzicie, tam gość już czeka na nas. Czeka! Jezus Maria, lag. Nie lubię lagów. Szczególnie w Gothiku. Bo Gothic to piękna gra. O, mchrocznie. Mordor. Mój pan domaga się twojej głowy. Nie ma już dla ciebie ratunku. Ich trzeba szybko siekać. Bo oni to są, o, widzieliście jak nam nas pocisną. O. Dobra, założymy może ciężki pancerz bandyty, nie. Średni pancerz najemnika. Umarli. Rycerzyk. Zmarłeś. Zabił cię poszukiwacz. Oj, ty biedny ty mój. Drogi. O, tu rycerz. Kolejna teleportacyjna do przełęczy Korinis. Jest pięknie, jest picie, jest Mordor, jest rozpierdziel, jest MC, jest tragedia. No dobra. Tu mamy naszego przyjaciela Listyra. No, jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do Xardasa. Mamy problem. W to akurat łatwo mi uwierzyć. Od twojej ostatniej wizyty rozpętało się prawdziwe piekło. Porozmawiaj z Xardasem. Czeka już na ciebie. Xardas kazał mi przekazać ci tę runę. Dzięki niej szybciej do niego wrócisz. Co robisz, szefie? Spotkamy się na miejscu. Kolejna runa teleportacyjna. Jeszcze trochę ich będzie. Teleportniesz się? Czy nie? Dobra, to ja zaraz wracam. Dobra, już jestem. Przeszkadzają tylko. Trzeba coś do co many daje. O, gniazdo potrzebne. Znowu jedna z tych cholernych bestii.
Sami se tam walczy, ja się teleportuję. Jedna bestia mniej. Problem. Tak to byśmy tak wisieli. Wisieli. I wszystko by nam zwisało. Dobra, dobra, koniec. Koniec, koniec. Dobra. Teraz idziemy se do Xardas. Nam prawdę powie, przynajmniej powinien. Jak nie powie, to dostanie w pysk. Xardas, chcesz pysk? Hej! Przeszukałem nieznaną część wyspy. Z jakim rezultatem? Wszystko wydaje się obracać wokół potężnego artefaktu, znanego jako Szpon Beliara. Szpon Beliara? Gdzie on jest? Masz go przy sobie? Owszem. To bardzo ciekawe. Ta broń może się nam bardzo przydać. Jest jednak niezwykle niebezpieczna. Zachowaj ostrożność i pod żadnym pozorem jej nie zgub. Wracam z Górniczej Doliny. Najwyższy czas. Co tam widziałeś? Miałeś rację. W dolinie stacjonuje potężna armia nieprzyjaciela. Orkowie oblegają zamek, a smoki pustoszą okoliczne tereny. Jeśli się nie mylę, wkrótce cała armia ruszy na Korinis. Lester powiedział, że chcesz się ze mną widzieć. Co się tu do diabła działo pod moją nieobecność? Nasz przeciwnik dowiedział się, kim jesteś naprawdę. I że zamierzasz zdobyć oko Inosa. Zdał sobie sprawę z zagrożenia, więc postanowił wyjść z ukrycia i zaatakować otwarcie. Zabawa wchowanego już się skończyła. Jeszcze wczoraj nikt nie wiedział, z której strony nadejdzie cios. Dziś nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zaatakowali mnie magowie w czarnych szatach. Wróg ma wiele twarzy. Poszukiwacze to właśnie jedna z nich. Ale oni tylko przygotowują teren na przybycie prawdziwego przeciwnika. Zajęli już pozycje w strategicznych miejscach. Teraz czekają tylko na dogodną okazję, by zacisnąć pętlę sideł. Trzymaj się od nich z dala. To potężne magiczne istoty, które za wszelką cenę spróbują cię powstrzymać. Znalazłem wreszcie dowód, którego domagał się Lord Hagen. Co to za dowód? Otrzymałem list od Garonda, dowódcy paladynów w Górniczej Dolinie. Prosi w nim o posiłki. To powinno wystarczyć, by przekonać Hagena. Dobra robota. Co mam teraz robić? Zanieś Hagenowi list od Garonda. Z takim dowodem w ręku zostaniesz dopuszczony do Oka Inosa. Potem udaj się do Pyrokara. To on da ci oko. Musisz koniecznie zabrać ten artefakt w bezpieczne miejsce. Idź już, zanim będzie za późno. Wróg też spróbuje zdobyć amulet dla siebie. Okej. No to widzicie już taki problem. Już nas poszukują, już wszystko chcą od nas. Nic nie da się spokojnie przejść. Oczywiście, jak się wszyscy uparli na nas, to aby raz. Co zapiszę? Żeby nie było. Że później umieram i chodzę od początku. Czujecie, jakbyśmy tak nie zapisywali od początku gry? I tak przechodzili i ani razu nie umierali. To bym powiedział, że jesteśmy hardkorowymi koksami. Tam chyba teraz są takie potężniejsze stworki. Tu sobie łykniemy może miksturkę szybkości. I spipszamy. Okej. Dobra, już w sumie niedaleko. Ale to jeszcze będą nie tylko oni. Lepiej będę biegał z tym. Ja tak będę biegł. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Okej.
Jesteśmy wprawdzie niedaleko. To mamy poszukiwacza. To obejdziemy go dookoła, bo nie zamierzam z nimi walczyć. Okej. I wio, do miasta. A jak? I do Lorda Hagena. Trudno mi w to uwierzyć. Jezus Maria, daleka ta droga? Szczęście mam speeda, haha. Need for speed, normalnie shift 2, hot person, run. I nie wiem jakie są jeszcze. Przynoszę ci wieści od Garonda. Proszę, kazał mi wręczyć ten list. Sytuacja jest groźniejsza niż przypuszczałem. Ale mów, mów co się dzieje w Górniczej Dolinie. Paladyni zabarykadowali się w tamtejszym zamku. Oblega ich horda orków. Wielu żołnierzy poległo. Zostało też bardzo niewiele rudy. Obawiam się, że bez odpowiedniego wsparcia ci ludzie nie mają szans. Znajdę jakiś sposób, żeby ich stamtąd wyciągnąć. Inos będzie ci wdzięczny. Bardziej niż jego wdzięczność przyda mi się oko. Tak, naturalnie. Dotrzymam słowa. Weź ten list. On otworzy przed tobą bramy klasztoru. Porozmawiaj z Pyrokarem, najwyższym z magów ognia. Pokaż mu to pismo, a on zaprowadzi cię do oka. Jeszcze jedno, zanim pójdziesz. Weź tę runę jako wyraz mojej wdzięczności. W chwilach potrzeby przeniesie cię ona bezpiecznie do miasta. Dziękuję.